Tak, w końcu moje ulubione miejsce. Cześć wszystkim. Wsiadłem na rower znowu. Ale to macie się z tego bigosu, co? Bo ja w końcu przed świętami ten bigos zrobiłem i wyszedł bardzo dobry. Wyszło go mało, ale może dlatego, że podjadałem w czasie jego robienia, więc może i przez ten tydzień słoik zeżarłem. W każdym razie chodziło o to, że nie nagrałem tego dlatego, bo byłem w trakcie przeziębienia i mówiłem przez nos, wyglądałem dziwnie i po prostu dlatego z tego zrezygnowałem. A bigos zrobić trzeba było, więc bo obiecałem, no więc tak to wyszło. Może następną razą to nagram. To spaghetti było na próbę. Nie wiem, może nagram coś innego jeszcze. Będę robił coś ciekawego. I to tyle w temacie bigosu. Jest dzisiaj 8 stycznia. Bardzo ładna pogoda, 5-6 stopni, więc wziąłem sobie mój rowerek, tylko że teraz mam ten zimowy zestaw. O, czy widać? Będzie. Widać, o, talonik. Jeden z tych moich aluminiowych rowerów. Zimą to ja sobie jeżdżę na taloniku. I właściwie to nie mam nic więcej mądrego do powiedzenia. To jest w tym roku mój drugi wyjazd. Pierwszy to było takie rozgrzewkowe pojeżdżenie sobie trochę po mieście. Na Strawie jest. A dzisiaj tam niecałe 30 wpadnie i bardzo dobrze mi się jedzie, bardzo dobrze się czuję. I średnia wychodzi mi tam 16 na godzinę. A jeździłem tutaj po tych drogach pożarowych przez płyty w terenie, więc nie jest najgorzej. Nawet tam wyprzedziłem kogoś. Także dobrze jest. Samopoczucie dobre, humor bardzo dobry. Wszystko w porządku. Jeździmy. Nara. Przednia przerzutka, ale sam tego nie umiem ustawić.